CGS Extension z drogi pozwala trasować oś jezdni na dwa sposoby. Metodą wieloboku stycznych, czyli określając poszczególne wierzchołki stycznych, oraz interaktywnie, czyli definiując parametry kolejnych elementów osi. Możemy również przekształcić linię trasowania Civila na wielobok stycznych, tak aby można było do tej osi wykorzystać inne narzędzia CGS Extensions. W przypadku metody wieloboku stycznych użytkownik ma możliwość wyrysowania krzywek przejściowych oraz dokładnego określenia stosunku promienia łuku do parametru A krzywej przejściowej. Przy wierzchołkach stycznych pojawiają się tabele danych geometrycznych elementów. Położenie tej tabeli, jak też samą oś, możemy dowolnie edytować już po jej wyrysowaniu. Metoda interaktywna polega na ścisłym określeniu parametrów elementów osi. Po wyrysowaniu krzywej przejściowej program inteligentnie przeskakuje na kartę łuk i pamięta wartość promienia końcowego krzywej przejściowej. Podobnie dzieje się po wyrysowaniu łuku. Wyjściowa krzywa przejściowa pamięta informacje o promieniu i należy tylko zadać jej długość. W przypadku osi drogi podrzędnej, czyli osi Civila, automatycznie zamieniamy ją na oś CGS Extensions, tak abyśmy mogli wykorzystać narzędzia aplikacji. CGS Extensions pozwala nam przyporządkowywać do osi nie tylko klasę drogi lub ulicy oraz prędkości projektowe, ale pozwala nam też dobrać prędkości miarodajne, na bazie których jest liczona analiza widoczności oraz pozwala sprawdzić parametry krytyczne dla danej klasy. CGS Extensions narysuje wzdłuż osi linie reprezentujące krawędzie pasów. Możemy wybrać przekroje poprzeczne drogi z biblioteki programu lub utworzyć własny przekrój. Mając krawędzie, program automatycznie policzy i wyrysuje poszerzenie na łukach zgodnie z polskimi standardami. Mamy też możliwość ręcznego wprowadzania wartości poszerzenia. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że krawędzie pasów nie muszą być zwykłymi poliniami, ale mogą być od razu rysowane jako linie trasowania Civila. Aplikacja zawiera świetne narzędzia do projektowania mijanek i dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających. Są do wyboru cztery typy poszerzeń, a co najważniejsze, poszerzenia te są dynamicznie połączone z krawędzią pasa ruchu. Nawiasem mówiąc, sama krawędź pasa jest też dynamicznie połączona z osią. Poszerzenie może być rysowane jako polilinia lub jako linia trasowania Civila. Za pomocą polecenia do rysowania wyłukowania możemy zaprojektować krzywą koszową, która jest również dynamicznie połączona z krawędziami wjazdu i zjazdu. Po edycji jednej z krawędzi krzywa koszowa jest aktualizowana. Oprócz krzywych koszowych możemy też oczywiście projektować krzywe złożone z jednego lub z dwóch łuków. Jednym z najciekawszych i najbardziej przydatnych narzędzi jest polecenie do rysowania wysepek kanalizujących. Wysepki te są połączone z obiektami wyjściowymi, takimi jak krawędzie czy osie drogi. Powoduje to tyle, że po edycji geometrii drogi, geometria wysepki jest przeliczana i aktualizowana. Wysepki można rysować jako linie trasowania Civila, aby następnie wykorzystać je do budowy trójwymiarowego korytarza. Należy zwrócić uwagę, że zarówno przy wyłukowaniach, jak i wysepkach możemy rysować elementy konstrukcyjne. Ponadto wyłukowania są automatycznie etykietowane wartościami promieni. W przypadku wysp kanalizujących, takich jak duża łezka lub wysepka trójkątna typu RAS K1, czyli wyspa trójkątna z automatycznie rysowanym wyłukowaniem, musimy zauważyć, że oprócz geometrii jest też rysowane oznakowanie poziome.
Sprawdźmy, czy wszystkie te elementy są rzeczywiście dynamicznie z sobą połączone. Przesuńmy wierzchołek stycznej drogi podrzędnej. Na lewej rzutni widać wyraźnie, że zarówno krawędzie drogi, jak też wyłukowania i wysepki kanalizujące zaktualizowały się. Zróbmy to samo, ale z osią drogi głównej. Przesuńmy jeden z wierzchołków w górę. Widzimy, że w tym przypadku też nie ma problemu z automatycznym przebudowaniem geometrii. Przydatnym narzędziem przy projektowaniu w cyklu miejskim jest polecenie do automatycznego rysowania zatok autobusowych. Program zawiera zestaw kilku zatok o predefiniowanych parametrach. Można je edytować lub utworzyć całkowicie nowe typy zatok autobusowych. Zatoki są dynamicznie połączone z wybraną krawędzią drogi oraz mogą być rysowane jako polilinie lub linie trasowania civila. Ponadto zatoczki mogą być edytowane już po utworzeniu.